Dzień dobry Państwu, właściwie dzień dobry, bo jasno, ale i dobry wieczór. Oczywiście witam razem z redaktorem Wolfem, który się strasznie złościł, już podrósł niesamowicie. No dobra, Wolf, nie chcesz występować, to nie. To uciekaj. Wolf sobie już poszedł, proszę Państwa. Także bardzo dobrze. Teraz Wolf, idź sobie już w ogóle. Niestety jestem dzisiaj sam w domu, żona poszła do pracy na noc, a syn ma jakieś... Jakby to Państwu powiedzieć, syn ma jakieś te urodziny, kolegi, więc zostawili mnie samego, niestety. Dobrze, proszę Państwa, nie było mnie trochę, znaczy w sumie dwa dni mnie nie było, nie mogłem, musiałem zlikwidować coś, zebrać się i tak dalej. Natomiast chciałem powiedzieć Państwu jedną rzecz. Dojdziemy do tematu audycji, pogadamy sobie, ale... Ja chciałem zacząć od, oczywiście, zaraz tu się pojawią niektórzy, którzy powiedzą, że tak nie można i tak dalej. Zaraz coś tu mi się dzieje, nie wiem dlaczego on nie chce mi tu wchodzić. Ten... O, już wszedł. Chciałem zacząć, proszę Państwa, od nowej wersji, to jest wersja przedostatnia, Wybrańców Katów, piosenki, którą w środku już solo żeśmy zrobili. Ona ma trochę jeszcze zacięć, ale to będzie już wersja ostateczna, już będzie niedługo, Krzysio poprawi. Piosenki, którą dedykuję, proszę Państwa, mam nadzieję, że mnie widzicie dobrze, prawda? Piosenki, którą dedykuję organizatorom i uczestnikom dzisiejszego marszu w Warszawie, ale nie jako podziękowanie, tylko jako memento, proszę Państwa. I posłuchajcie chwilkę i może zrozumiecie. I może ktoś zrozumie dlaczego. A ja potem powiem dlaczego, bo się odezwę do takiego, bo się odezwę. Odniosę się do tego marszu oczywiście i do wielu innych rzeczy. Czasem może nawet po raz ostatni, ale odniosę się. Na początku jest cisza, nie martwcie się. A ja muszę nastawić sobie słuchawki, żeby wiedzieć. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane nam rany. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealer, za to, że klęczą armię przed nami. Za prezydent, za niespatetyczne chwile. Nie, naród, za dane nam. My zawsze przepraszamy. Patrzcie, jak to mnie kar. Milion grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi słowami. Wybranych z katów jadowitej łaski, a my tych katów przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Giniemy, walcząc wytrwale, choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Wybrał sobie wśród nas pomocnika.
my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją witamy, lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę, my zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. No dobra, chciałem dowieść jako memento dla uczestników marszu i lutego. Teraz powiem jedną rzecz, proszę Państwa. Jak Państwo wiecie, ja sam ideę marszu poparłem i popieram. To trzeba było uświadomić rządowi pewnego rodzaju rzeczy, oczywiście, ale dobrze, przerwę światowi. Sława, to jest ja, może jestem wariat i może jesteśmy z Krzyśkiem jakimiś, nie wiem, samobójcami, ale ja tak jak książkę piszę na żywo i brukuję na żywo w surówki, tak samo i piosenki piszemy na żywo z Krzyśkiem. I to jest wersja przedostatnia, bo potem będziemy działać i potem już zrobimy normalnie, proszę Państwa. Tak to będzie. I tak to będzie. Proszę wybaczyć, muszę wziąć to, skasować sobie w tej chwili komputer. O, no, przestało mi tutaj działać. Dobra. I proszę Państwa, o co chodzi? Pierwsza sprawa to błędem ogromnym jest telewizji publicznej całkowite olanie tego marszu. Bo to, że olał to dokładnie TVN i tak zwane inne media opozycyjne, to byłem tego pewien, bo to wszystko działa na ich korzyść. To były dwa marsze, proszę Państwa. To były dwa marsze. Jeden marsz z bardzo mądrym, pierwszym przemówieniem pana Bołkiewicza, bardzo mądrym, rozsądnym, wyważonym, naprawdę bardzo dobrym przemówieniem. Niestety. To, co się później stało pod ambasadą amerykańską, nie dlatego, że to jest pod amerykańską, uważam, że to przemówienie Bąkiewicza by o wiele większy skutek wywarło, gdyby było powiedziane właśnie przed ambasadą amerykańską. To dla mnie było czymś przerażającym. Proszę zauważyć, że tam cały czas mówiono o Polsce katolickiej, chrześcijańskiej, innymi rzeczami. Natomiast ja nie słyszałem, żeby była krytyka całej tej lewicowo-trockistowskiej opozycji powiązanej z Europą. Nagle to się zamieniło, proszę Państwa. Nagle to się wszystko zamieniło w manifestację przeciwko PiS-owi. Pan Bąkiewicz mówił na samym początku o tym, że to jest ponad podziałami, ponad partyjnymi, ponad partiami i tak dalej. Niestety okazało się, że był to marsz wyborczy jednej opcji politycznej i marsz, którego niektórzy uczestnicy i niektórzy mówcy coś dziwnego. Na przykład takie słowa o imperializmie amerykańskim, to ja, proszę Państwa, słyszałem za swoich młodych lat. Za Gomułki, trochę za Gierka, za Jaruzelskiego, Urbana bardzo dużo było na temat imperializmu amerykańskiego. Nie martwmy się o cudzą wolność, martwmy się o naszą wolność. Ja wam zaraz dam konkretny przykład
naszej wolności, jakiej nie ma, proszę Państwa. No. Było bez sensu. Było to wszystko bez sensu, proszę Państwa. Ja powiedziałem, że ja częściowo usunąłem sam ten film ze względu na to, że chcę być na konsekwentny. Ja nie popieram nikogo już w tej chwili. A po tym marszu, w którym nie uczestniczyła, ponieważ moi znajomi, którzy potem z którym potem rozmawialiśmy, oni też liczyli, oni są też po tej samej stronie, byli rozczarowani, że było tam gdzieś około 5-6 tysięcy ludzi, co jest bardzo mało. Co sprawa jest bardzo ważna. Ja nadal uważam, proszę Państwa, i to jest kwestia smaku, kwestia podejścia. Więc proszę, Polish Warrior, a ile wojen z Polską wywołał? A co mnie obchodzą wojny Izraela? Mam je gdzieś. Nie interesuje mnie to. Dajmy sobie spokój na razie. Natomiast, proszę Państwa, w tej chwili to... Ten antypisowski w rezultacie marsz w swojej większej części, zastanawiałem się przed chwilę, czy to nie jest manifestacja kodów w pewnym momencie, patrząc na to, co ludzie mówią. Bez sensu to jest troszeczkę. Prawica się podzieliła, wali cała w siebie, a oni w TVN-ie się śmieją, nawet słowem nie wspomnieli, po co mają wspominać. Mają krytykować coś, co dla nich działa. Ja bym jeszcze zrobił jedną, dalej ten marsz puścił, żeby poszedł pod ambasadę rosyjską. Ponieważ tak się składa, że beneficjantem tego 447 będą także i Rosjanie. I są. A szczególnie w tle wypowiedzi, które są ewidentne w poetyce języka propagandy stalinizmu na temat imperializmu amerykańskiego, wojen, które oni wywołali, w którym pewnie pan, panie Warrior, w żadnej nie uczestniczył. Po prostu. No to co? Pan żadnej nie uczestniczył, proszę się nie obrażać. Ja powiedziałem wprost, no, ja mam rzeczywiście swoje zdanie. Ja mam rzeczywiście swoje zdanie, po prostu. No. Mnie generalnie interesuje Polska. I nie interesuje mnie, kto mnie nazwie, czyim agentem, jak mnie nazwie, jak mnie tu będzie straszył i generalnie. Ale ja powiem jeszcze raz, nikomu, bez względu na to, czy to będzie Konfederacja, czy to będzie PiS, czy to będzie PO, czy ktokolwiek, nie pozwolę zmuszać mnie do bycia patriotą, mówić mi, jak ma wyglądać patriotyzm i sformułować definicję patriotyzmu, która jest bardzo prosta. Albo się kocha swój kraj, albo nie. Nikt mnie nie zmusi, nie można patriotyzmu wymusić prawem, nie można patriotyzmu wymusić ustawą specjalną, nie można patriotyzmu wymusić pałkami. Patriotyzmu trzeba nauczyć, po prostu nauczyć. I wielu tych ludzi tego nie rozumie. Jałta, Teheran, poddam, Polish Warrior. Tak, oczywiście Jałta, Teheran, poddam. I to oczywiście Amerykanie, prawda? Ilu Amerykanie zabili Polaków? A ilu Rosjanie, prawda? No. Szymon Demiński mnie też w drugiej części obodło to wszystko, dlatego że nie spodziewałem się, o ile naprawdę z pierwszym przemówieniem pana Bąkiewicza zgadzam się absolutnie. Tak jak patrząc na Konfederację, zgadzam się z wieloma postulatami Konfederacji, szczególnie tymi ekonomicznymi pana Korwina i tak dalej, ale nie zagłosuję ani na Konfederację, ani na nic więcej. Nie zagłosuję również dlatego, że nie chcę w tym uczestniczyć, ponieważ właśnie po tym marszu już widzę, co się będzie działo i jeśli przetrwam najbliższy tydzień, to czeka mnie ogromna praca i to jest praca u podstaw. Mnie. I tym się będę zajmował. Nie, proszę mnie nie wiązać żadnym z ruchem politycznym, dlatego usunąłem również ten film, bo skoro mnie nie wiązać, to po co mam ich krytykować po prostu. Tym bardziej, że powiem jeszcze jedno, proszę Państwa, historia zna różne przykłady wszystkiego. Ja niektóre wypowiedzi, niektóre na czacie tam, które były, bo oglądałem tę transmisję w Realu 24, na które wypowiedzi na czacie odwołujące się, że trzeba zrobić noc kryształową, bojkot, tylko służy naszym wrogom i naszym przeciwnikom. Oczywiście
Oczywiście, że organizatorzy marszu nie mają na to wpływu i nie jest to po ich myśli, tak samo jak pewnie ci ludzie z Konfederacji, ale głównie się opierają również na tego typu ludziach. I to jest ten problem. I to jest ten problem, proszę Państwa. Jest jeszcze jeden problem. Moim zdaniem, i będę o tym mówił, polskości i dziedzictwa polskiego nie można opierać wyłącznie na krwi. A ja to usłyszałem. Tutaj. Może nie takim językiem, o jakim ja mówię, ale trochę innym, może prostszym. Nie można opierać wyłącznie na krwi. Kraje, które oparły swoje własne dziedzictwo na ziemi i na prawie ziemi, stały się mocarstwami. Ponieważ to również prawo ziemi wymaga akceptacji pozostałych czynników, czyli akceptacji tego dziedzictwa, akceptacji w naszym przypadku języka, kultury, w wypadku naszej historii, bezwzględnej, bezkrytycznej akceptacji, oczywiście bezkrytycznej akceptacji, bo nie należy, bo o historii można dyskutować, oraz akceptacji chrześcijaństwa jako czynnika państwowo-twórczego Anno Domini 966. I ja o tym głośno mówiłem. I będę cały czas o tym mówił. Z jednej strony słyszę katolicka Polska, ale z drugiej strony słyszę atak. Mimo wszystko PiS jednak broni Kościół. Natomiast to, co się dzieje po drugiej stronie, widzimy wszyscy, że to jest lewicowo-trockistowski atak na chrześcijaństwo jako taki. A tam tego nie było. A tam tego nie było. Jan Kowalski, ja wiem, oni wszyscy się powołują na Dmowskiego, nie rozumiejąc tego Dmowskiego. No właśnie. I tak się powinniśmy skoncentrować. Po drugie, twierdzenie, że my jesteśmy patrioci. Każdy, kto tu jest, jest patriotą, a ten, kto został w domu, nie jest patriotą. Bo tak to można było też odnieść. To jest bzdura. To jest bzdura. Nie tak to się mierzy, proszę Państwa. Nie chciałbym również być zmuszanym do poparcia za pomocą pałek, proszę Państwa, jakiejkolwiek opcji politycznej, a tak jest. I tu przechodzimy do tytułu. Ja sam wymyśliłem to słowo ścierwizm, bo to jest ścierwizm. Po prostu. Polish Warrior. PiS jest syjonistyczny, jak katolicki rukownik. No dobrze, panie Polish Warrior. Nieważne. Ja w tej chwili nie mówię, że stoję po jakiejkolwiek stronie, bo nie stoję, ja stoję tylko po jednej stronie, po stronie Polski, a Polska jest chrześcijańska. Ja mówię chrześcijańska, bo jest tak jak w 1966 roku. I tak będę mówić. Po prostu. No. I walenie w ten pi. I dlatego w pewnym momencie przestała mi się ta manifestacja podobać. I jeszcze raz powtórzę. Pierwsze otwierające wystąpienie pana Bąkiewicza było bardzo mądre, wyważone, bardzo dobre. Naprawdę bardzo dobre. Natomiast cała reszta, po prostu, cała reszta była później, niestety, pojawiły się wystąpienia, które bym nie chciał, które bym nie chciał słyszeć. Właśnie. Teraz chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Andrzej Leper był jedyny w swoim rodzaju. Możemy mieć do niego różne zastrzeżenia, ale on był jedyny. I pozowanie na Andrzeja Lepera, czy kopiowanie go, jest właściwie tylko śmieszną parodią. Szczególnie nie rozumiem tych słów o jakimś pijanym facecie i kobiecie. No, to akurat nie w tym momencie, ale nieważne, ja się na tym nie znam. Nie chcę się znać, jestem daleko, więc możecie Państwo mnie albo nazwać jakimś agentem, jakimś innym, ale jest to troszeczkę jednak bzdura. No właśnie, KS, sprawa ważna. 14-latek zabił 14-latkę. To jest na przykład bardzo ważne. Liczy się Polska i tej Polski trzeba ludzi nauczyć, bo po co służy państwo i po to chyba rzeczywiście ja zajmę się tylko pracą postaw, żeby uświadomić państwu, po co służy państwo i że państwo nie należy do jednej grupy i silnej grupy, która opiera wszystko na jakiej, bez względu na to, którą ta grupa stronę reprezentuje. Właśnie, dlaczego nazwałem to ścierwizm? Pytanie i odpowiedzi to jest the question and answer. Ktoś mnie prosił, żeby po polsku, więc jak będzie po polsku, możecie mnie pytać potem dalej.
Dlaczego mówię, że ścierwic? Ponieważ, proszę Państwa, u nas jest niestety tak, że jeśli ma się przeciwnika politycznego, to nie tylko należy tego przeciwnika zabić, ale jeszcze wykopać jego zwłoki, pobawić się nimi, powiesić, zniszczyć, zbezcześcić, to tak. Niczym się nie różni w tym momencie. Niektórzy oczywiście zwolennicy PiSu od zwolenników Konfederacji. Ja jako pierwszy skrytykowałem PiS i pana Sakiewicza za atak na Konfederację, który był dla mnie poniżej pas. Chciałbym przy okazji upowiedzieć wszystkim, również zwolennikom Konfederacji, jak i zwolennikom PiSu, że nie potrzeba żaden, tylko głupi wywiad będzie chciał samych agentów wstawić i robić z nich partii. Wywiad mądry, niewątpliwie, jakim są Rosjanie, myślący dalej, podstawi tylko kilku. A każdy, kto widzi wszędzie agentów i prowokatorów, we wszystkich i wszędzie, wszystko jedno jakich, nie znajdzie prawdziwego agenta, a w wielu wypadkach sam jest agentem. Anteczny Mariusz, ja w dodatku uważam, że ten pan zauważył swoją szansę, po prostu. Właśnie. Jarek Pazur, pan ma więcej przeciw niż za. Ja mam więcej przeciw niż za? Gdzie? Ja mam za 126 przeciw 13, ale ja nigdzie nie startuję. O co panu chodzi? Przyszedł pan mnie tutaj po to, żeby po prostu powiedzieć, że mam więcej, ja mam gdzieś. Czy ja mam przeciw, czy nie mam przeciw? Ja nigdzie nie startuję, jestem osobą prywatną i nie interesuje mnie żadne partia polityczna, a mniej więcej pół godziny temu w rozmowie telefonicznej odmówiłem uczestniczenia gdzieś. I już. Po prostu. No. Światowi sława. Tak, Persaldo, dobrze, że był. Dobrze, że był. No. O, robienie... No, dziękuję, panie Adamie. No i widzi pan. Szymon Demiński, tak, niestety. Dzisiaj u tego festiwalu. Podkara, czy... Ja uważam, że tak, ale nie mam tylko. No. Wokalista, to też jest głupota. U mnie tego nigdzie pani nie zobaczy. Ja na przykład nie poparłem Konfederacji i o mnie się natychmiast zaczęło mówić, że jestem agentem syjonistycznym i tym. No, tak to jest, proszę państwa. Dopóki Polacy nie zrozumieją, jak to wygląda, to tak będzie. No. Nie wiąże się z nikim i nie chce się. Ten ścierwic polega również na tym, że przekracza się wszystkie granice, ze wszystkich stron. Oczywiście mówię o dzieciach pana Morawieckiego i podanie ich wizerunku. Niektórzy twierdzą, że to jest wspaniała ustawka, ja jestem głupi. Jeśli jest wspaniałą ustawką, jestem głupi, to Ja nie jestem głupi, to wtedy przykro mi, jakiekolwiek resztki poparcia dla pana Morawieckiego dla mnie odpadną ode mnie. Natomiast nie sądzę, ponieważ tak się składa, że jednoznacznie potępili to z dziećmi pana Morawieckiego wszyscy, dlatego że każdy, nie bez względu jaki przeciwnik, ma dzieci. I te dzieci chroni. I dzieci są poza tym. Mówiłem państwu, że zaatakowano, że uzyskano telefon mojego dziecka, który jest zarejestrowany u operatora na dziecko. Ja już złożyłem skargę. I dzwonią do niego na ten telefon. Strasząc jego i mnie po prostu. No. To jest właśnie na tym wygląd. Tak to właśnie. I to jest ten ścierwic. To doszło dna i jeszcze dalej. Ja osobiście, ja uważam, że po wyborach, nie tych, bo te wybory są naprawdę nieważne, one mnie zupełnie nie interesują, bez względu na to, co powie pan Jarosław Kaczyński, czy kto inny, ja nie mam zamiaru w nich uczestniczyć, mam to gdzieś po prostu. Natomiast jeśli chodzi o wybory parlamentarne, to naprawdę będzie strasznie po tych wyborach. Do tego czasu my w ogóle stracimy wszelkiego rodzaju hamulce. A jeśli ta góra traci hamulce i ci, którzy niosą pewnego rodzaju propagandę i mają przekazywać pewne wzorce postępowania, tak jak prasa, media, tracą te hamulce, to w tym momencie, proszę państwa, ponieważ nie liczy się Polska, liczy się tylko dobro własnego podwórka, mała chata z kraju. Notabene jeden z tych panów, który tak twierdził, że on będzie walczył strasznie o Polskę, jak coś się stanie, uważam, że pierwszy by uciekł z tej Polski.
Ktoś gdzieś kiedyś napisał, bo ja sam śmiałam tą decyzję, że podobno mają zwiększyć powoływanie na rezerwę, na ćwiczenia do 65 lat i tak dalej. No bardzo pięknie. Armia 60-latków, 40-letnik BWP pewnie więcej zrobi po prostu. Pewnie więcej zrobi niż ci z patriotycznymi hasłami na ustach i krzyczących po prostu. Wszyscy tracą hamulc Józef Kolb. My też. I to jest przemarajane. To jest po prostu przerażające. A ja cały czas zadaję pytanie. Dobra, nie Ameryka, w porządku. Imperialiści amerykańscy, którzy razem z Izraelem tyle wojen na świecie i wszystko zło, to kto? Powiecie mi zaraz Międzymorze, Szwecja, Chiny i tak dalej. Dobrze, zaraz posłuchacie sobie troszeczkę o Chinach. To kto? Pytam się, to kto? A jak oni powiedzą, że nie? Tak, prawdziwe piekło przed nami. Niestety. Wszyscy uważamy, że wszyscy nas chcą okraść i tak dalej, i tak dalej. Dajemy siebie okraść. To trochę nasza wina. Między również takim rzeczom, że nie rozumiemy, że nikt nie usiłuje scalić ludzi. Scalić narodu. Dobrze, jako naród określę wszystkich mieszkańców uznających prawa tej ziemi. Takich określę jako naród. Bez krwi. Po prostu. Najpierw zrobimy dyktaturę i generację ludzi, odbudujemy Królestwo Polskie, ludzie zawodowe, bo tak jak chwała Polish Warrior, tak? Czy pan będzie w dyktaturze, czy pan będzie pracował wtedy w takim gestapo, czy pan będzie raczej pracował na tym? Czy pan będzie jest za tym w tej dyktaturze, żeby tych, którzy na przykład zadadzą pytania, bo w coś wątpią, skazać na tortury, pacjentku czy do obozów koncentracyjnych? Niech pan powie. Powie wprost. No. No przecież to jest... Henryk Achery, ja nic nie radzę, ja nie śmiem radzić, mnie nie wolno radzić. Ja według ustawy przyjętej przez PiS nie mam prawa być Polakiem i patriotą i tego się trzymam. Aha, stwórzmy Unię między Wyszehradem i plus Sojusz Swerty, to Polish Warrior. Dobrze. I wszyscy na nasze zawołanie, panie Polish Warrior, przyjdą. A co będzie, jak ktoś z tego sojusza, że Turcja powie, no dobra, ale w tym to ja my wolimy ruskich. No właśnie. No więc zastanówcie się. Mam naprawdę pytanie. Bardzo proste pytanie. Co dalej? O właśnie, Giedema, 65-latkowie mogą być jako kamikadze, swoje przeżyli. To ma być śmieszne? Pan też będzie miał tyle lat. Swoje pan przeżył. Czyli co, ustaniemy do 60 lat, a potem pacjentku? No. No proszę się zastanowić. Po co pan tak żartuje? Te żarty również. Ktoś mnie prosił o zrobienie psychologicznej analizy takiej KHT na temat czynnika psychologicznego społeczeństwa polskiego. Straszne by to było, proszę państwa. Bo to ja słyszę z tego, co tutaj wygląda. No. Z tego wygląda. No więc właśnie się zastanawiam. Tak, Szwecja nie będzie chciała i tak dalej. No, mi się wydaje, że i tak tam nikt nie poboże. To jest od początku. Ja wielokrotnie mówiłem, że sojusz, który jest, jest rzeczywiście, ale od początku trzeba Amerykanom, którzy dobrze wiedzą, uświadamiać. Amerykanie lubią rozmawiać z ludźmi, którzy mają jaja, a nie z niewolnikami, niespodległymi. I tak to wygląda, proszę państwa. To zresztą słychać ostatnio, co się dzieje, tym bardziej, że istnieją inne rzeczy. Oczywiście dla niektórych ogromnych tych wszystkich różnego rodzaju dziwnych naukowców, bardzo Chiny jako antyteza. To są te rzeczy. My ze mężczyzną dyskutujemy w tej chwili o głupotach, proszę państwa. A ja po prostu widzę, że na co dzień, tam gdzie nie widać, tam gdzie nie ma demonstracji, gdzie nie ma różnych rzeczy, dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Tutaj sobie dzisiaj zapisałem coś, dlatego że ja jutro bądź pojutrze będę miał pełne materiały i kopię tych materiałów, to gdzieś, bo to ci ludzie nie odpuszczają niektórzy, to coś państwu opowiem. To się dzieje na Dolnym Śląsku. Dwa chińskie koncerny, proszę państwa, zakładają tam w ramach elektromobilności fabrykę czegoś, co się nazywa jakiś elektrolit do czegoś, czyli żel.
proszę Państwa, według polskiego prawa, czy czegoś tam jest jakaś szkodliwość dla środowiska i tak dalej, ta fabryka jest 350 metrów od jednego mieszkaniowego osiedla i 600 metrów od drugiego, 650 metrów od strefy ochronnej, ochronnej i takiej strategicznej strefy, jak to się ładnie nazywa, poboru wody dla Wrocławia. To jest chińska. Oczywiście firma zaprzyjaźniona zrobiła tak zwane orzeczenie. Ja będę wam Państwu mówił potem, jak będę miał wszystko, jeszcze raz do tego wrócimy. Takie tak zwane orzeczenie, jakie to jest szkodliwe dla środowiska i co się dzieje, i co się z tym dzieje. Takie analizy, taką analizę. Otóż, proszę Państwa, według tej, w tej analizie za pomocą pewnego rodzaju symboli, pewnego rodzaju kodów, tak jak te E16, E20, E500, E600, E700, po prostu, mamy tak, co my tu mamy? Bo ja tutaj mam cały zestaw na, w tym. Mamy tak, węglan dimetylu, łatwopalny. Dalej, węglan fluoretylenu, łatwopalny. Etylen sulfejt, siarczan etylenu, działania żrące. Winyl toksyczny, działania i tak dalej, i tak dalej. Litium drażniący na oczy i skórę, wszystko to jest. Otóż, proszę Państwa, w Polsce, jak się okazuje, według polskiego prawa, które zostaje uchwalane, nie wiem dla kogo, proszę Państwa, i z tych wszystkich łatwopalnych produktów, na których są dwa, czy trzy, które w Stanach Zjednoczonych są pod ścisłym nadzorem państwa, u nas nie, i zaraz do tego wrócę, pod ścisłym nadzorem państwa, dlatego że służą również do produkcji środków wybuchowych. Bardzo toksyczny jest również ten żel, on ma określoną nazwę, ta firma, która robiła ten żel do baterii, ta firma, która robiła to orzeczenie, tego wszystkiego, ukryła absolutnie. I nie pisze na temat palności, na temat zatrucia i tak dalej, a to jest po prostu jeden z bardzo, zarówno nie tyle, że łatwopalny, jak również bardzo żrących i szkodliwych środków. Powtarzam, to jest 650 metrów od głównego rezerwuaru strategicznego punktu, według KHT bardzo strategicznego, czyli konwiadowczych charakterystyki terenu, dla Wrocławia. Ujęcia wody pitnej dla Wrocławia. Powtarzam, 300 metrów dalej mieszkają ludzie. 600 metrów dalej mieszkają ludzie, mają swoje prywatne domy. Powstaje ta fabryka. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii fabryki tego typu, jest ich niewiele, są pod ścisłym nadzorem państwowym. Pod ścisłym nadzorem państwowym. U nas one są niestety pod nadzorem samorządu. Czyli jak sołtys tylko przyklepuje to wszystko. Żeby zrobić kontrocenę tego wszystkiego, trzeba mieć ogromną ilość pieniędzy i ci ludzie nie mają ogromnej ilości pieniędzy. Korzystają z usług emerytowanych profesorów. My mamy wrogów z USA, Polish Warrior, tak? Pan uważa, że my mamy Polish. Nie, ja widzę wrogów, przepraszam bardzo, ja widzę wrogów gdzie indziej. Właśnie. I teraz, proszę Państwa, i to jest autentyczne, to, co się dzieje. Problem polega na tym, tu jest coś takiego jeszcze jak nitryl, jakieś cuda i tak dalej, i te środki są dystrybuowane przez państwo i pod ścisłym nadzorem, ale nie polskie państwo. Tutaj nikt nie będzie kontrolował, bo tutaj kontroluje się tylko ZUS, Urząd Skarbowy i od czasu do czasu urzędnik właśnie. Chodzi o to, że we Wrocławiu, kiedy urzędnika we Wrocławiu, kiedy mu powiedziano, ze względów jeszcze, to tam jest pewien spadek terenu i tam ścieki mogą spływać również do tego rezerwuaru wody pitej dla Wrocławia, strategicznego, powiedziano o tym, powiedział, że to nie jest jego sprawa, to sprawa lokalnego samorządu. No więc powiem wprost. W tym układzie. Czy to nie jest sprawa ważniejsza? Bo z tego wynika, że
Polska staje się krajem nie tylko do składu toksycznych śmieci, składowania toksycznych śmieci, że stanie się to, co w Zgierzu, gdzie w końcu się nawet wojska chemiczne wezwie, mimo że śmieci podobno były, nie były toksyczne, ale także do produkcji. Proszę, kota złapać, bo kot ktoś chce. A będę, proszę. Już. Toksycznych śmieci, ale także do produkcji rzeczy, których na przykład w takich Niemczech produkować nie będą. Prawda? Prawda? Tony Montana 87-9, tak, ale jak pan widzi, nastroje antyamerykańskie są wzbudzane. Bez sensu. Ja nie rozumiem, jak nie Amerykanie, to kto? Dlatego też uważam, że ta dzisiejsza demonstracja powinna stanąć pod demonstracją rosyjską jako beneficjenta ze względu na akcję MOST i na ilość swoich ludzi, których umieścili na Zachodzie, między innymi w Izraelu. Na beneficjenta tej akcji, no ale nieważne, nie będę się kłócił, ja nie chcę się wypowiadać już w ogóle na ten temat, ja swoje już powiedziałem, po prostu. No. Także widzicie państwo, i to jest na przykład problem, i takich rzeczy, proszę państwa, jest o wiele więcej. Ja będę miał pełną informację i ją państwu przedstawię. Na razie mam tylko tutaj Excel, gdzie rozszyfrowano te nazwy, więc tu są rzeczy, które są dość straszne. Bo jeżeli tutaj wszystko jest drażniące, wszystko jest łatwopalne. Co więcej, zabezpieczenie przeciwpożarowe. Otóż ja się dowiedziałem również, że zabezpieczenia przeciwpożarowe teoretycznie robi się dla straży pożarnej tak naprawdę pod ubezpieczyciela. No ciekawe, prawda? Jan Kowalski, to wszystko było zgłoszone. To wszystko było zgłoszone. W jaki sposób mianowanie będzie zastępczego wojskowego konwiadu? Czy bez BDW trzeba pan miał używać kodu? Elo Hars, ja mówię o czym innym zupełnie. A po co mnie pan pyta? Ja o to, o czym innym jest audycja. Po co pan mnie pyta? Jak pan pisze pracę, proszę się do mnie odezwać po mailu, to ja panu odpowiem. Teraz nie mam zamiaru. Szef Departamentu Pierwszego był takim samym pracownikiem operacyjnym i pochodził z pracy operacyjnej jak ja. No. I byli to, i dobrze, na pytanie pierwsze, byli to na ogół ludzie z pracowników, po drugie byli to, a drugi miał prawo do wglądu teczek, no więc wklęł. No i wielki problem. No właśnie. No więc widzicie państwo, to są problemy, o których nikt nie chce mówić, a to zaczyna nas powoli zżerać, proszę państwa. No właśnie. Nie mówię już o zagrożeniu przeciwpożarowym, dlatego że sama strefa przeładunkowa i wszystkich tych towarów, łącznie z tym wszystkim, jest bardzo mocno łatwopalna. Tym bardziej, że jak się czyta te nazwy chemiczne i potem się sprawdza w internecie te nazwy chemiczne, proszę państwa, no to tak samo wygląda. Wracając jeszcze na sam koniec tego, bo będę już odpowiadał na pytania państwa do tego marszu, to powiem jedno, naprawdę jeszcze raz powtarzam, że TVP i że publiczna telewizja zrobiła ogromny błąd, bo tam na samym początku był głos ludu i trzeba ludzi słuchać. Ja też zresztą zaskoczony jestem, że ludzie, że większość z państwa chce, żeby, bo polityk powinien mieć grubą skórę, chce mieć jakichś cynicznych psychopatów na szefu, którzy nie czują ludzi. Tylko jak oni mogą rządzić, jak nie czują ludzi? Nie wiem. Pomiędzy grubą skórą a wrażliwością można być wrażliwym i mieć tą grubą skórę, tak zwaną, jak państwo mówią, ale proszę mi wierzyć, że chcecie być wszyscy traktowani, proszę państwa, w kategoriach statystycznych. Były już takie dwa systemy, które wszystkich traktowały w kategoriach statystycznych, a to są wszystko systemy lewicowe, takie jak system, który stworzył Adolf Hitler, system Lenina i Stalina i system Trockiego, proszę państwa. No tak jest, po prostu. Możecie się nie zgodzić, możecie się ze mną zgodzić, nie zgodzić, i... ale tak to wygląda. Elohar, dlaczego służby graniczne sprawdzają przewozy Elohar? A jak mają sprawdzać? A znają się na tym? Nie znają się po prostu. No właśnie. Więc proszę państwa, z tego co tutaj usłyszałem i z tego co mi mówiono,
I jak będę miał pełną wersję, to ja Państwu odczytam te różne opisy i sprawozdanie, więc zobaczycie Państwo, jak to wygląda tak naprawdę. No. Nie, dlaczego Pan uważa, że ja nie rozumiem? Zakłada Pan. Osoba wrażliwa potrafi jednak znieść pewne rzeczy. No. Pan zupełnie nie rozumie. Pan zupełnie, dlaczego Pan uważa, że ja nie rozumiem? Więc chcecie mieć polityków, którzy jako cynicznych psychopatów, którzy nie czują ludzi, nie obchodzą ich ludzie, myślą tylko o ludziach w kategoriach statystycznych? Zapraszam. Towarzysz Putin? Zapraszam, proszę Państwa. Właśnie. Natomiast jednym z największych rzeczy, błędów tego marszu było zamiana tego, oni wyleli dziecko z kąpielą. Gdyby ograniczono się do tego, co mówił pan Bąkiewicz na początku, co było naprawdę bardzo mądre, zabrzmiałoby to inaczej. Trzeba było to powiedzieć pod ambasadą amerykańską. Natomiast potem to już była tylko feria, prześciganie się w przemówieniach przeciwko PiS, a niektóre rzeczy, jedno szczególnie przemówienie, to naprawdę. No. Właśnie. Niech się nie wiąże z nikim, bo był się związany z cierwis, to znaczy wszyscy ci oni są to ścierwa. Obraża pan wielu ludzi, obraża takiego pałażuka. Kazimiera Sibernaga, czy pani zwariowała? Proszę mi wybaczyć, czy ja powiedziałem? Ja mówię ścierwis o tym, co się dzieje w Polsce. Proszę bardzo, ja powiedziałem, ja mówię o wszystkich siłach politycznych. To samo dotyczy niektórych ludzi związanych z PiS-em i tych związanych z KOD-em. Tak będę mówił. No. I teraz mnie pani przeprosi, bo pani źle, bo pani uważa, że tylko pani ma rację. Tak, ścierwis. Tak, ścierwis. Ośmieliłem się skrytykować Konfederację. Bandyta, wróg, zabić go, pobawić się jego trupem. Ośmieliłem się skrytykować PiS, jeszcze bardziej. Bandyta, wróg, pobawić się jego trupem. Ośmieliłem się skrytykować PO i KOD. Bandyta, wróg, pobawić się jego trupem. O to pani chodzi? Takich pani chce ludzi? Ubranych wszystkich w mundurki Hugo Bossa? Proszę bardzo. Nie ma najmniejszego problemu. Właśnie. Panie Darku, no ale to ja panu nie powiem o tych nazwach, bo ja też sam nie wiem, ja nie jestem chemikiem, ale o tym będziemy mówić. Właśnie. Polish Warrior, Ameryka nas wrzuci, jeżeli damy się wrzucić. To Ameryka nas wrzuciła w 1939 roku? Przepraszam bardzo. Mam pytanie. Jaki wpływ miała Ameryka na sytuację w Europie w roku 1939? Żaden. Przecież to jest chore, co pan mówi. No. To ja widzę przerażającą politykę historyczną. No. Gdzie ta gadać Sibernagel? Niech ona mnie tutaj przeprosi w tej chwili, ta pani, bo... No. Nikt na razie nie nadaje się otwarty. To pan według pana się nie nadaje, a ja uważam, że się nadaje. Znam wielu ludzi wrażliwych. Nie chodzi o nerwy, ale o wrażliwych ludzi. No gdzie ta pani? Niech ona mnie przeprosi za to, co mówi, powiedziała. No. Nie, panie prawdziwy Polak, nie byłem dzisiaj na marsz. Oglądałem to w realu. Nie byłem. No. Aha, jak pan kryguje, popis to jest różnica, że ci bandyci żoną 30 lat. Policzmy, tak, o ile się orientuje, pan Korwin jest w polityce lat 30. Nie. Od początku. Może nie miał wpływu, chociaż miał wpływ, jeden ogromny, na upadek rządu Olszewskiego. Ale nieważne, nie byłem, panie prawdziwy Polak, może pan już nazwać mnie agentem. Bo według tezy, która tam była postawiona, kto nie był na marszu jest wrogiem. Ciekawe, prawda? Ciekawe, bo tak to wygląda. Daro, to nie jest taki, to nie jest takie tłumaczenie, to jest zupełnie co innego. Ja uważam, że w tej chwili w Polsce nie ma, w tej klasie politycznej nie da się nic stworzyć, co byłoby rzeczywiście propolskie. Będzie wszystko propartyjne. Tak uważam, dlatego uważam, że należy zrobić zupełnie co innego i ja to zrobię, co jest moją osobistą tragedią. Będą się ogrywać. Co to znaczy się? A co to znaczy się? Ścierwis to znaczy bawienie się ścierwem, zabicie przeciwnika politycznego i bawienie się jego trupem. To jest to, co robi prasa, media i większość polityków i zwolenników. Po prostu. Damian Kwieciński, no właśnie, to jest taka sama bzdura, jak to, co powiedział ten pan z Gdańska. Jak się ten pan z Gdańska nazywał? Ten, co mówił na temat, że złe słowo przeciwko złemu słowu i tam opas, ten, co mówią w Łonie. I jeszcze gorszą bzdurą, która pani wiceminister niemieckiej
która powiedziała, proszę Państwa, że 8 czy 9 maja powiedziała, że Dzień Zwycięstwa to jest Dzień Wyzwolenia Niemców. Cholera, od czego? W sowieckiej strefie... Mama Jasia, przecież dlaczego mam nie oglądać? Przecież... Jeśli chodzi i przecież co, w sobie tak zgadza się. W sowieckiej strefie Niemcy zostali wyzwoleni przede wszystkim z zegarków i z kobiet. Z tym się absolutnie zgadzam z tą panią. Rzeczywiście. Natomiast pieprzenie takich głupot przez panią minister to jest efekt polityki historycznej. Tak samo jak to, że Ameryka w 1939 roku wrzuciła nas do pieca. To jest efekt polityki historycznej polskiej, której nie ma, która jest idiotyczna. I będę to mówił ostro. Co innego Jałta, ale 39 rok? Przestańcie gadać bzdury, na miłość boską, i poczytajcie trochę historii. A jeśli chodzi o to, co powiedziała pani, to nie ma co się z niej śmiać, tylko trzeba ją wysłać do szkoły i dać jej parę książek, na przykład książki o Hitlerze Kerschowa, tą ostatnią, pod tytułem Fenomen Hitlera, i jest taki zresztą film dokumentalny, gdzie on się wypowiada również, Kerschow, Fenomen Hitlera, i nie tylko te badania, również to, co pisał Goebbels w pamiętnikach. W 1945 roku w styczniu robili ostatnie badania popularności Adolfa Hitlera i okazało się, że prawie 80% Niemców, 80% Niemców popiera mimo wszystko Adolfa Hitlera. Więc kogo oni wyzwalali? Może w końcu powiedzieć, jak założono NRD? Jednych z antykomunistów? Nie. Z SS-manów, Wehrmachtu i gestapowców, których przywieźli z Syberii, bo musieli mieć 9 milionów ludzi. Hedwiga Henriksen, czego aż mnie pani przeprosi? Dlatego, że pani mówi, że nie obraża mnie. Ja mówię o całej klasie politycznej i o tych wszystkich, którzy uważają, że sprzeciwni, że każdy, kto pyta, jak nie ma odpowiedzieć, jak nie ma odpowiedzi, jak nie można odpowiedzieć, jak nie umie odpowiedzieć, to natychmiast zaczyna chcieć przeciwnika zabić natychmiast, bo ktoś nie popiera Konfederacji, ktoś nie popiera PiS-u, ktoś nie popiera czegoś innego. Ja ich w ogóle wszystkich nie popieram. Właśnie. No więc proszę się zastanowić po prostu, bo to tak wygląda. Monika Brezen, ja się zgadzam, że zdanie pani minister z SPD jest tożsame z takim, ale to jest kwestia ewidentnej polityki historycznej, jaką prowadzą Niemcy praktycznie od połowy lat 50. Oczywiście Amerykanie ich trochę sponsorowali, Amerykanie zagrali się sami. To jest ta zła polityka historyczna. My natomiast nie mamy żadnej polityki historycznej, bo albo bo nie potrafimy tego spokojnie wyjaśnić. I dlatego, jeśli nasz wiceprezydent miasta, polskiego miasta, wypowiada zdanie na temat złego języka, że to niby Polacy i tak dalej, mówiłem o tym, proszę Państwa, to oznacza, że on właściwie uległ niemieckiej polityce historycznej. To nie wiem, gdzie on był w szkole, czego on się kształcił, czego go uczyli w szkole, ale w szkołach teraz nie wiem, co uczy, po prostu. No właśnie. Więc mówię po prostu. O to chodzi. Artur J. Nie można mówić, że Konfederacja czerwoni. Nie może również mówić takich rzeczy, jak powiedział pan Sakiewicz na temat Konfederacji i tego ataku na temat Konfederacji. Rozmawiałem dzisiaj z panią Ewą Stasinowską. Dzwoniła do mnie z tego marszu. Może dlatego nadaje, ponieważ Ewa mnie prosiła, żebym cały czas nadawał, żebym się nie poddawał. No dobrze, nie nadaje. Znaczy nie miałem ochoty, proszę Państwa, nie mam już ochoty. Jeszcze trochę chyba nie będę miał i nie wiem, co będzie dalej, ale nieważne. Ewa została wywalona z klubu Gazety Polskiej tylko dlatego, że nie zgodziła się z tym, co mówi pan Sakiewicz. To jest idiotyzm. To jest to, co ja również nazywam ścierwizmem. Zadowolona pani, więc pani mnie przeprosi. Ale wobec tych konfederatów i zwolenników Konfederacji, którzy mnie określili agentem, straszyli mojego syna i tak dalej, którzy uważają, że jak zadaję pytanie o politykę zagraniczną i co dalej, to jestem agentem, mówię to samo. Tak to nazywam. A Ewa jest patriotką. Ogromną patriotką. I mimo, i bardzo wiele dobrych rzeczy zrobiła, ale niestety w Wiedniu również w klubie Gazety Polskiej są ludzie, którzy również wyrzucą każdego, kto nie popiera bezkrytycznie PiS-u. I będą go tak nazywać, bez względu, nie patrząc na to, czy ktoś jest patriotą, nie, bo musi bezkrytycznie popierać.
bo musi się bezkrytycznie popierać po prostu. Nie można krytykować. Czy ktoś nie rozumie, że jeżeli człowiek pyta, jeżeli widzi błędy i mówi o tych błędach, to nie oznacza po prostu. Czy bawimy się dalej w Stalina, który za każdą krytykę po stienku? Michał Roszczyński, Paulus, no nie skończy na szubienicy, bo go przywieźli tam do tego. Z czegoś to NRD musieli zrobić, z komunistów. Przecież Hitler wykończył wszystkich komunistów. No. Leon 666, o tym powiedziałem na początku. Powiedziałem o na początku, że to był błąd. Uważam, że trzeba, bo to pokazuje, co myślą ludzie i początek tego marszu taki był. No. Janko Muzykant, to nie chodzi o to. To nie jest tak. Otwarta krytyka rządu, nie. To było w pewnym momencie tylko antypisowskie. Po drugie rzecz, ja cały czas mówię, proszę Państwa, i da będę powtarzał. Dobra, ustawa 447 jest ustawą w Ameryce. Ja wiem, że w Ameryce nie ma ustawy o prawie drogowym i tak dalej. Co mnie ona obchodzi? Jeśli ja w jakiś sposób uznam tą ustawę za obowiązującą w Polsce, to oznacza, że nie jestem z kraju suwerennego. Jeśli jakikolwiek urzędnik państwowy będzie usiłował rozmawiać na temat wewnętrznej amerykańskiej ustawy i nie obchodzi mnie ich nacisk, że oni mają nacisk i tak dalej, to ten polski urzędnik państwowy popełnia przestępstwo zdrady do stanu. Rozumiecie Państwo? To równie dobrze my możemy zrobić ustawę, która ma obowiązywać w Stanach Zjednoczonych, przecież to jest śmieszne. Kontrustawę przeciwko amerykańskiej ustawie, to u nas obowiązują ustawy, to może wprowadzimy amerykańskie o prawie drogowym, może amerykańską ustawę o broni. Może poczekamy, może lepiej zamiast nadawać Sejm, nadawajmy posiedzenia Kongresu i co oni ustalili. Skoro nas wszystko obowiązuje, rozumiecie Państwo, o to chodzi. Od tego zaczyna się utrata suwerenności, że bardziej zaczynamy zajmować się cudzymi ustawami, niż naszymi sprawami wewnętrznymi. Rozumiecie Państwo? Znowu pan Krzysztof K. wyszedł jak tego. No, to moja sprawa, czemu jestem. Po prostu. Trzeba zadać sobie, więc ja sobie zadaję to pytanie. Na razie uważam, że jest. Na razie jest suwerenny, ale jeśli się okaże, że polscy urzędnicy rozmawiają na temat wewnętrznych ustaw amerykańskich, to oznacza, że nie jest suwerenny. Proste jak konstrukcja cepa. Czy można to zrozumieć? Ja już prościej nie mogę powiedzieć. Rozmawiając z tym moim, z tym dziennikarzem, o którym mówiłem niedawno, ja mu to powiedziałem. Wprost. I on to przyjął. I mam rację, bo jeżeli Amerykanie ustawią sobie, że mają mieć tylko zielone światła w czerwone kropki, no. W czerwone kropki, to oznacza, to co, my mamy natychmiast zrobić kontrustawę, że nie będzie? To ich sprawa, jak chcą, niech mają, po prostu. Janko Muzykan. Ale to, co ja mówię, to jest tylko kwestia smaku. To, czy obchodzi, czy nie, zobaczymy. Jeśli... Co z tego marszu również wynika, że co? Że władze państwowe działają przeciwko Polsce i że nie mamy już... No. Kto tu jest filosemityzm? Nie ma żadnego filosemityzmu. Ja tak samo potępiam antysemityzm, jak antypolonizm i wszystko razem, bo wszystko jest głupie, ludzie się inaczej ostrzega. I już. Teraz jeśli ja zadaję pytania, mówię logicznie, mówię to, jak ja bym był w rządzie, jak ja bym był na przykład ministrem spraw zagranicznych, oby nigdy i nigdy nie będę oczywiście, czy w rządzie, jakby mnie przyjechał jakiś facet z Ameryki i powiedział, słuchaj, u nas jest taka ustawa. Ja bym powiedział, a co mnie to obchodzi? To jest wasza ustawa. No ale wiesz, dobra, wchodźcie, róbcie co chcecie, naciskajcie. Ale jakie będziecie mieli strategiczne wyjście na ruskich i tak dalej? Pomyślcie, możecie mieć 30 parę milionów przyjaciół, możecie mieć 30 parę milionów wrogów. Wasz wybór z punktu widzenia strategicznego. I koniec rozmowy. Nie rozmawiam, nie układam. Nie zastanawiam się, jak to załatwić. Oczywiście, że ta ustawa o IPN-ie też była idiotycznie zrobiona, ona od początku. Było tylko pytanie, kto to wrzucił. To jest jeszcze jedna sprawa. No właśnie. Poza tym w tym wszystkim
Powiedziałem, wrogiem. To by pan słuchał, to chyba by pani Kryska, dlatego nie będę mnie słuchał premiera po prostu. Już. Widzenie przestrzenne. No niech będzie, bardzo mocny, dobrze, ale czy ten film, to widzenie pana Sekielskiego, którego nie widziałem, a który obejrzę, jeśli rzeczywiście jest taki mocny, czy on jest prawdziwy, czy to jest atak dla samego ataku, czy porusza jakiś istotny problem, obejrzę go. To wtedy państwu powiem, proszę mnie nie pytać, bo go nie widziałem. Bo jeśli porusza istotny problem, istotne patologie, jest obiektywny, to warto po prostu. Cicho tam, zwierzaki się złoszczą. Może pan zobaczyć, o co chodzi z tym wywiadem, kod wywiadem. Bardzo dużo nie wie, o co w ogóle. Jaki wywiad i kod wywiad, o co chodzi? No jeżeli bardzo... Proszę państwa, kto z państwa nie wie, o co chodzi z wywiadem i kod wywiadem, bo nie rozumie? To jest kanał dla dorosłych. Kto to wrzucił, a nie wolność tam go swoją na kurnie. Damian Żurawski, filosemityz, to raczej jest, jesteśmy święci od papieża. Jestem za jednak, wbrew niektórym środowiskom, części środowisk żydowskich, bo część środowisk żydowskich, z którymi też rozmawiam, ze wszystkimi, popiera mnie, popiera w tym, mówi, że trzeba zrobić w jedwabnym tą ekshumację. Jestem za tym, nie rozumiem, dlaczego się tego nie robi. Nie rozumiem w ogóle. Ja jestem państwowcem, proszę państwa, dla mnie nie interesuje to wszystko. Nie, pies nie chce na spacer, pies zobaczył adwersarza przez szybę. USA wiedziało o pakcie Ribbentropa na ludzie, więc nie powiem. Ale czy oni byli sojusznikami Polski w roku 1969? Nie wiedziało na drugi dzień? O pakcie Ribbentrop-Mołotow wiedzieli wszyscy. Nie wiem, Polish Warrior, gdzie pan się uczył? Na jakich pan się uczył? W książkach, bo o tym nikt nie pisze. Amerykanie się w ogóle nie liczyli. Oni się liczyli dopiero, że zaczęli liczyć, jak wybuchła II wojna światowa. Jadwiga Henriksen, nie przeprosiła mnie pani za to, co pani napisała. A ja jestem obiektywny. Każdy u mnie dostaje. Sam jak pan Fabian Bot, którego osiąga, który nazwał mnie kanalią, w związku z czym nie... właśnie. Wróg ubram. Nie wróg ubram, tam po prostu jest adwersarz, one widzą... Znaczy ten mały wie duży, bo ten 3-miesięczny on... uczy się od tego małego i ten mały ma adwersarza na podwórku, jak go zobaczy, to szczeka, a ten natychmiast za nim. Widzenie przestrzenne, tak? No dobrze, zobaczymy. Jeżeli to jest, ja obejrzę ten film Widzenie przestrzenne i potem możemy sobie pogadać, ale nie widziałem, więc nie będę mówił, dobra? Nie przez szybę, z balkonu. Dlatego, że pies widzi. Z balkonu. Zobaczył z balkonu po prostu sobie i już, bo też patrzy na podwórko. Krzysztof K., bo wszystkie kraje świata nie potrafią powiedzieć, bo Amerykanie, bo na to częściowo pozwalają, ale to jest tak, że Amerykanie. Amerykanie słuchają, wbrew pozorom w tej chwili Amerykanie mają też zgryz, co zrobić z tą ustawą. Tak mi się wydaje, ponieważ wyrósł zupełnie inny problem, o którym dzisiaj nie będę nawet mówił. No jak to, pani Hedwig? Przecież pani oskarżyła mnie, że ja wszystkich obrażam, a ja nikogo nie obrażam. Ja mówię po prostu tylko tych, którzy nie potrafią dyskutować z przeciwnikiem, ale chcą go od razu zabić i bawić się jego trupem. To jest ścierwizm. Ścierwizm to jest podstawowy, to jest podstawowa idea w Polsce. Nie rozmawiać z przeciwnikiem, ale zniszczyć go, zabić i pobawić się jego trupem. Pies zobaczył adresata, o którym mówił papier. Chyba tak, no. Właśnie. O, następny. USA to upadły kraj, który się rozpadnie. Takie moje zdanie. Genek Max, no dobrze, a Rosja to jaki jest w takim razie kraj, który się rozpadnie? I kto będzie wtedy? No co? Malinda, nie było kodu na marszu. Po co miał być kod na marszu? Część wypowiedzi pod ambasadą amerykańską była w stylu kodu. Więcej nawet, była w stylu leninowsko-trockistowskiej Europy. No. Jeśli Polska weszła, była w sojusz, dotknęliśmy kierunek wojskowy, to jestem ciekawy, jak zareaguje Wschód i Zachód. Daro, jaki sojusz? Z kim? Z Chinami? Właśnie miałem przykład, chyba tylko ci, jako ci truciciele. Mam czytać dalej te wszystkie nazwy? Trudne do wymówienia? Jan Kowalski, oczywiście, że wszyscy wiedzieli.
Ale to Forda akurat. Ja nie widziałem, tylko to jest prawda, bo Ford był rzeczywiście ogromnym przyjacielem Hitlera i zwolennikiem Hitlera, ale nie przeszkadzało mu to... Wolf! Poszedł stąd! Do siebie! Co za szczekanie! Gruppenführer Wolf zaczął. Na szczeblu samorządu według pana koncepcji wywiadu wojny się oficera, który kodował BKD, trzeba pojadł, czyli... Elo Hux, to nie jest o tym to. Ja nie chcę się mówić. Na moment, ja nie mam już żadnego zdania. Ja nie mam prawa mieć Elo Hux zdania. Ja jestem po prostu zdezubekizowanym, wstrętnym esbekiem, który nic nie zrobił, zdrajcą, bandytą. Nie mam prawa być Polakiem, patriotą według ustawy i według również niektórych, dlatego że nie popieram Konfederacji dodatku. I już. Dajcie spokój. Oczywiście z Koreą Północną. Oni się na tego nie zgodzą. A może niech Amerykanie się biją nad Potomakiem? Ale z kim oni się biją, Polish Warrior? Mam proste pytanie do pośród. Ilu Polaków zabili Amerykanie? Ilu wsadzili do obozów koncentracyjnych? Ilu Polaków wsadzili do obozów koncentracyjnych? Proszę mi powiedzieć. Odpowiedzieć na to pytanie. Ilu nadrowem z wapnem, ze związanym drutem kolczastym rękami strzelili w kark? Ilu? No. To chore jest. Bo S, ja się z Ganem zgadzam, panie Piotrze, ale przecież nikt nie mówi o uznaniu, że to jest zaobowiązane w Polsce, tylko o uznaniu to ustawą żadnej i żydowskiej za uzasadnienie na tym samym akcentu, ale tak, zgadza się. Ja się absolutnie z panem zgadzam. Ale zgadzam się również z panem Michalkiewiczem i jego ustawą, a nie żadnym innym pomysłem, którym się Kukiz 15 nagle obudził z jakimś pomysłem kretyńskim. Ale jeśli zrobimy kontrustawę, proszę państwa, to będzie uznanie tej ustawy za obowiązującą u nas. Rozumiecie państwo? Proszę zrozumieć. Uważam, że jak pan Michalkiewicz, powinna być to krótka ustawa, która skazuje za zdradę i karze za zdradę za każdego urzędnika państwowego, który rozmawia na temat jakiejkolwiek ingerencji w integralność wewnętrzną państwa. Po prostu. Czy sprzedaży części państwa. Po prostu. Tylko to. Ale to nie musi być tak. I to wszystko jedno, jeżeli ustawa jest potrzebna. Moim zresztą zdaniem tu nie ma potrzeba ustawy, dlatego że jest konstytucja, która każe rządzącym bronić Polski. A więc każdy z nich, który będzie rozmawiał na temat wykonania tej ustawy, czy w ogóle o tej ustawie, popełnia delikt konstytucyjny. Czy to jest takie trudne? Mam rację? Mam rację. Kryskaz. Zaraz, przepraszam, chwalić, nie chwalić. Czy jak się nie chwali Konfederacja? Ja powiedziałem, ja się z częścią zgadzam, ale mam naprawdę pytanie o politykę zagraniczną, o politykę bezpieczeństwa. Po tym, co dzisiaj słyszałem, to powiem szczerze, że z niektórymi nie byłbym w stanie rozmawiać nawet. Bo nie da się z nimi rozmawiać. A, Amerykanie zamykali, tak, ale nie w koncentracyjnych przecież. Bartłomiej Percza, nie rozumiem, o co chodzi, komu hańba? Czy jakakolwiek krytyka Konfederacji musi od razu być w ten sposób, że... Czy ja to powiedziałem? Nie. Ja po prostu powiedziałem, jaki był błąd, powiedziałem, dlaczego mi się ta manifestacja przestała w pewnym momencie podobać. W pewnym momencie. Bo po mądrym wypowiedzi pana Bąkiewicza to potem, co się działo, i szczególnie jedna czy dwie wypowiedzi były idiotyczne i rzeczywiście ruskie się najbardziej cieszyli. Tak to się robi po prostu. Może pan zapytać, jakie kuda odnośnie tych więzień. Ale proszę pana, panie Pawle, ja mówię o czym innym w tej chwili. Nie wiem, nie byłem wtedy, byłem wtedy w Anglii. Nie wiem, czy tam były więzień. Jak były, to nie wiem. Co mnie to obchodzi? Brak znajomości miesza niestety. Każda ma pytanie, ja i Konfederatu muszę zapytać. No więc właśnie, trzeba popytać po prostu. No. Dobrze. Odpowiadam teraz troszeczkę na pytanie, albo puszczę jakąś piosenkę. O.
Czy polskie służby zaznaczają niezależność? Zawsze muszą iść na paskę, jak jest z USA. Tomasz 80. Wie pan, ja od początku mówię, że kontrwywiad patrzy na wszystkie strony, inaczej się pewne rzeczy załatwia z sojusznikami, inaczej z przeciwnikami. Powinny być, a w ogóle powinien być główną służbą, powinien być kontrwywiad, który patrzy na wszystkie strony i jest niezależny. Inna jest współpraca z sojusznikiem, jest zupełnie inna niż współpraca na innych polach. Natomiast na niektórych polach, takie jak na przykład narkotyki czy coś tego, to raczej się nie współpracuje w sensie kontrwywiadowczym, chyba że tam to wchodzi. Natomiast pewne rzeczy prawdopodobnie z Amerykanami robilibyśmy wspólnie, ale pewne rzeczy sami, bo to jest nasz interes, a nie amerykański. Tak powinno być. Ale w Polsce nikt nie robi. W Polsce jest jedyna rzecz. Telefon do Waszyngtonu po prostu. Pani Malino, dlaczego pani się śmieje? Dlaczego pani się śmieje? Oni byli odważni, oni wyszli w dobrej wierze. Stali również elementem, to nie ich wina, że ktoś powiedział takie, a nie inne rzeczy. Po prostu. Maciej Michał. Od dawna mówię, że nie używam słowa Polin. Jako pierwszy powiedziałem, że nie życzę sobie używania słowa Polin u mnie na tym kanale, dlatego że to jest Polska. Jako pierwszy to powiedziałem. O wiele dawniej. I to już dawniej. I to świadkowie ci, którzy są dłużej, dobrze wiedzą i słyszeli to. O, właściwie o Pieńkowskim to jest mało książek. Jest coś, poszukam. Panie Ugoniku, mądrość ma różne swoje oblicza, niekoniecznie opowiada się po stronie, po której staje większość, moim zdaniem. Matagoras Ibsen we Wrogu Ludu napisał, że nie jest tak, że większość ma rację. Ma zawsze rację. Bardzo często większość nie ma racji. Większość potrzebuje tylko więcej czasu, żeby zrozumieć, że dała się oszukać i nie ma racji. To jest Ibsen. Co pan myśli o pomyśle ustawy 4 czerwca Święto Narodowe? Nie wiem dlaczego 4 czerwca, ale domyślam się, że chodzi o te wybory. Uważam pomysł za kretyński, dlatego że po cholerę dam nowe Święto Narodowe. Czy przy obecnym powiązań do Opolu po opis mamy jakąś perspektywę osiągnięcia pozycji gracza, a nie podmiotu w Europie? Nie, nie mamy żadnej. I to powiem wprost. Nie mamy również żadnej w tej chwili przy obecnej klasie politycznej i w ten sposób jakiegoś gracza w Europie. Gracza w Europie możemy osiągnąć dopiero wtedy, kiedy będziemy prowadzić zupełnie samodzielną politykę. Przede wszystkim będziemy mieli silną armię, prawdziwą silną armię, zdolną do pewnych działań samemu, po prostu, i silne służby. I wtedy również sojusz z Amerykanami by wyglądał zupełnie inaczej. No ale właśnie. Co pan myśli, co bym zmienił? Wszystko bym zmienił. Dzisiaj dostałem informację, że w jednym z jednostek, komendant tej jednostki, to ważnej jednostki, na południu Polski, zebrał wszystkich, na apelu powiedział, że sobie nie życzy, żeby plotkowano o nim, mówiono złe rzeczy poza nim mówiono złe rzeczy o nim, bo on i tak to znajdzie i ukaże wszystkich. No więc co ja mam myśleć o armii, skoro tacy są oficerowie? No. Tak, tu idzie o dalszy los Polski. Właśnie ja też tak mówię, tylko że ja ten los widzę czarno. No przykro mi. Widzę czarno również z tego powodu, właśnie z powodu ogólnie panującego ścierwizmu. Czyli jeśli my nie zrozumiemy, proszę państwa, jeszcze raz wrócę do dziennika miasta Łodzi z 1920 roku. W składzie miasta Łodzi, ja tam czytałem państwu fragmenty z tego dziennika. W składzie miasta w Łodzi byli, w tych zarządu miasta, byli przedstawiciele i żydowskiego lewicowego bundu, i komunistów, i antykomunistów, i strasznych prawicowych narodowych stronnic, cały przekrój społeczeństw. I proszę państwa, oni wszyscy jednomyślnie obalali carskie przepisy okupanta niemieckiego z 1916 roku, chcąc zrobić
Polski Urząd Stanu Cywilnego na przykład. Mimo, że naprawdę byli wrogami, ale nikt nikogo, wiedzieli jedno. To wszystko jest ważne. Ważna jest Polska. Nikt nie chciał nikogo zabić, zamordować, tylko dlatego, że się z nim nie zgadza. A u nas to jest. Więc właśnie dlatego panu odpowiadam. No. I już. No. Nie spotkałem się, panie Damianie Żurawski, ale znajdę, zobaczę. No właśnie, czym jest ścierwizn? No już mówiłem, Miron Berze, ścierwizn to jest sposób, to jest zarówno psychologiczne, to jest nastawienie psychologiczne, jak i pewna idea prowadzenia walki politycznej w Polsce. Dotyczy wszystkich środowisk. Maciej Michał, ja właśnie mówiłem, że już się odnosiłem do tej ustawy, ja już wcześniej, jak on podał. Właściwie to ja zmieniłem tylko jedno słowo w niej, bo ja bym zmienił słowo żydowskie na wszelkie po prostu i już. I uważam, że taka krótka ustawa powinna być. Wystarczy. Po co więcej? Szymon Dębiński, nie, już pan mnie nie męczy dzisiaj, bo nie wiem jakie. Czy ten mikrofon to Tarasowski? A zabijcie mnie, ja nie wiem co to jest. Nie, to jest trust jakiś, się nazywa trust, o. Trust się, ja nie wiem co to za mikrofon. Jakiś taki dziwny. Tani odkią za 30 zł kosztuje. A słyszał pan o sytuacji, gdzie szkolą się dowódcy? Doni Brasko, tu chodzi o tą sytuację, gdzie się te badania, które wstrzymywał, no to więc właśnie to jest to. Chris Krasz. Świat zazdrości nam Polski. Zazdrości wam, tak, oczywiście. Nie lubię Barkeza. Czytałem, ale nie lubię. No. Tylko czym jest dla pana wolność? Czym jest dla mnie wolność? Przede wszystkim wolność mówienia, a nie robienia. Wolność to jest dla mnie uszanowanie cudzej wolności. Po prostu. Poszanowanie drugiego człowieka. To jest wolność. Dlatego też mówię, że dziwiłem się, ponieważ wszyscy krzyczą Polska katolicka, a z drugiej strony to nie słyszałem tam na tym marszu potępienia tego, co się ostatnio dzieje, tych ostatnich profanacji różnych świętości dla naszego narodu, dla Polski, czyli na przykład obrazu, czy te tęczowe wszystkie rzeczy, te historie, tego tam nie słyszałem. No. Grzegorz Monika. Witam, jak wygląda pana walka o paszport USA? Czy już pan składa o sądu USA obywatelstwo? Proszę bardzo, widzicie państwo, proszę zobaczyć to pytanie. To już wynika, bo jeżeli ja to mówię, to natychmiast jestem, tak, składam. Chcę, żeby mnie Amerykanie przyjęli jako swojego agenta, dali dobrą robotę. Zazdrości pani, czy pani kiedykolwiek, pani odmówili? A teraz za to pytanie, ja państwa stąd usunę. Po to również, żebyście potem w swoim środowisku mogli mówić, no mówiłam, że Wroński to jest agent. Mówiłem, że Wroński to jest agent. Usunął mnie, a więc ukrywam was, żebyście to mówili. Pozwalam wam. Pa. Tak wcześniej mówiłem, że 80 zł. No a teraz mówię, że 40. Możecie zobaczyć, gdzieś go kupienie. Ja pamiętam jeszcze, jak za UW byliśmy potęgą, że Maszewa i Układu Warszawskiego byliśmy potęgą. Panie Piotr, oni sami hańbią honor żołnierza, zsyłając pułk na obchody ukraińskie okrzyczkami. Oczywiście, że tak. Ja o tym mówię po prostu więcej. Teraz również słyszałem z jakiś gremium, które się podaje za narodowców, a to nie są akurat ci narodowcy, więc proszę tego nie brać tylko federacji, to jest to, że żeby Ukrainę podzielić, dogadać się z Putinem i podzielić Ukrainę. I co? Nawet jeżeli by tak było, to mam pytanie, chcecie mieć u siebie w granicach kraju tę całą banderowską, łupowską bandę? Przecież Rosjanie nam to dadzą natychmiast. Chore. Usunąłem już ich po prostu i będę usuwał za takie gadania. Nie musi mnie nikt przepraszać za takie rzeczy. Ja po prostu ich usunąłem.
Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczerpać mistrza trud, lecz kiedy zagra dla nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, grzyt i płacz. Zgadza się. Właśnie. Czy tematy to kakatera i wykonie według jakiegoś klucza, czy spontanicznie? Spontanicznie, co mi przyjdzie do głowy po prostu. Nie komentowałem tego filmu, muszę go jeszcze skomentować. Dobrze, jeszcze później. Swarożyc, ale na tym polega propozycja Putina. On bierze tą resztę, a cała ta jego Ukraina, która jest nastawiona antypolsko, niech sobie Polacy biorą, niech sami z nim walczą. Po prostu. On się będzie bardzo cieszył. No, ewidentnie, no. Milan Mechikopi, oddadzą nam pół Ukrainy. Oni dalej, oni w ogóle wejdą tu natychmiast, to jest więcej niż pewnie. Nie znalazłem, żeby Hitler miał konto w angielskim banku. Anemezy, nie wiem, ale nie wiem, czy miał w ogóle generalnie. Tam jest taki film zresztą o pieniądzach Hitlera. Prawdopodobnie oni wszyscy mieli w Szwajcarii, po to by była potrzebna Szwajcaria. Pan Stoła w nagrodę za przerobienie Muzeum Poli w środę Antypolskiej Rady Ministrów Kod zostanie dyrektorem drugą kadencję, bo jest na ciekawym okresem DKN. Like everything. Tak, nawet nie wiedziałem. To też jest właśnie przykład polskiej polityki historycznej i kulturalnej. W tej chwili, to się dziwię, że to się dzieje właśnie za PiS-u. Preferować to i finansować to i udawać pieniądze na to, co jest rzeczywiście antypolskie. Chore, prawda? No właśnie. Panie Piotrze, to kiedy kaka zostaje zlegalizowany po tych aferach? Babcia Kurka, jeżeli zdelegalizują kaka, to znaczy, że już Polski nie będzie. Przykro mi, bo jeśli chodzi o Kościół katolicki, to wszyscy widzimy tylko jedno. A wszyscy zapominamy, że nie byłoby nas tutaj, przy tym stole, nie rozmawialibyśmy o kulturze, o sztuce. Większość książek, które przeczytałem w życiu, a przeczytałem ich dużo, ja również bym pewnie nie napisał swoich. Gdyby nie Kościół katolicki, który pozwolił na to, żeby w największym, dzięki któremu również przetrwaliśmy. Chcę przypomnieć, że oświeceniowi twórcy, również i ci, którzy tworzyli Konstytucję 3 maja, byli słona Kościoła katolickiego. Krasicki był biskupem po prostu. Tomasz 80. Czy jest to możliwe, że Mossad przywraca akcję do RP, nie informując polskich służb? Przyjedź lotnisko Okęcie. Aha, bo czyta pan głupie artykuły, głupich dziennikarzy, którzy nie znają prawa. Otóż proszę państwa, mniej więcej od połowy lat 70., kiedy zaczęły się ataki na El Al i nie tylko El Al, ale i amerykańskie samoloty na lotnisko, na przykład w Wiedniu czy w Paryżu, ostrzelanie tego wszystkiego, Międzynarodowa Konferencja Lotnicza ICAO, ta zajmująca się bezpieczeństwem, wyraźnie zezwoliła pracownikom służb specjalnych Izraela i Stanów Zjednoczonych na żeby rezydowali tylko na locie, na tych lotniskach, których na przykład operują linie lotnicze El Al. I zawsze tak jest. Chcę powiedzieć, że w latach 80. polscy przedstawiciele polskich służb bezpieczeństwa również rezydowali i latali samolotami, kiedy była ta na siłę ilość tamtych tak zwanych porwań wtedy, tak to nazywano, tymi samymi samolotami w związku latali również i to po cywilnemu, jako pracownicy służb i nikt nie krzyczał, że opanowują lotniska. Więc proszę najpierw sprawdzić u źródła, a potem mówić, tak, są agenci, są oficerowie specjalnych, służb specjalnych Izraela na lotniskach, bo lata tam El Al, na każdym. Ponieważ w związku z procedurami bezpieczeństwa El Alu, zgodnymi zresztą z aneksem 17 do konwencji ICAO-owskiej, oni sprawdzają również dodatkowo pasażerów i dbają o bezpieczeństwo. Proszę nie zapomnieć, że tutaj najważniejsze jest bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. Więc nie opanowali, jak to chcą dziennikarze, piszący i nie zdający się na tym. No. A dlaczego mam panią usunąć, pani Katarzyna Balińska? Mogę panią usunąć właśnie po tym, jak chce pani, żeby panią usunął, to panią usunę. Właśnie. Like a virgin, może nie bym tak tego nie nazwał, ale to jest jakieś dziwnego działania po prostu. Oni chcą być święci od papieża i to jest ich błąd. Ale inkwizycja paliła naukowca. Co z pedofilią w kościele? Jakich naukowców spaliła inkwizycja? No, mam pytanie. Poza Jordanem Brunem. To kogo jeszcze? Jakiegoś chemika, fizyka? No Giordano Bruno, tylko jeden. Prawdopodobnie. Bo Galileusza też nie. No.
A Kopernika spalili, bo to był największy naukowiec tych czasów, jak była inkwizycja. Spalili Kopernika. Więc też dziwię się, może byście państwo jednak go poczytali, nie? Pojś Warrior, oczywiście, że ja cały czas mówiłem i jako pierwszy krytykowałem PiS i będę krytykował nadal i to personalnie niektórych również, za to, że tak bezkrytycznie popierają Ukrainę. To jest idiotyzm. Krzysztof Leciak, co by pan uznał jako dobry, zauważalny skutek uznawania kanału KKD? Panie Krzysztofie, czy ktoś może zrozumieć, że ja nie chcę? Jaki skutek co by uznał? Nic. Wystarczy mi, że niektórzy, panie, wie pan co? Powiem panu, panie Krzysztofie. Ktoś z państwa mi napisał, że po jednym z KKT przeczytał Chłopów Raymonda i są nie Chłopów, tylko Ziemi Obiecanej i są świetne i pyta się, co dalej czytać. To jest dla mnie największy skutek. A jaki pan myśli? Powiedziałem, ja nie chcę być związany z jakąkolwiek, odciąłem się od bestii medialno-politycznej. Odciąłem się. No, już. Jakaś pani tutaj mnie pytała, dlaczego kiedy ją osunę, a co mówię, właśnie. Oddział drugi, czy nasz wywiad międzywojenny wykorzystywał lot do działa wywiadowczy, czy tak jest nadal. Tumor Mózgowicz, nawet nie wiem, czy jest nadal, ale raczej nie. Myśmy zapomnieli. Zgadza się, Kopernik była kobietą jak Puławski, zgadza się. No ale ja cały czas czekam od babci Kurka, czy czegoś tam, mami Jasia, czy kto tam coś napisał. No. Czy też bym chciałbym po prostu wiedzieć, jakich naukowców poza Jordanem Brunem spaliła inkwizycja, bo podobno paliła. Rob gra. Ja właśnie powiedziałem na samym początku, że o ile pierwsza część i przemówienie pana Bąkiewicza, to pierwsze otwierające, było bardzo mądre, to o tyle pod ambasadą amerykańską rozpoczęła się feria wiec polityczny, głównie antypisowski, z tekstami, które ja słyszałem w latach 50. i 60. Przepraszam. No właśnie. Ja już to powiedziałem. Jako kanalia, według pana fana Piana Bota, usuwam wszystko, co on tu podał. No. Co mamy dalej? No właśnie, mało kto rozumie, że my dla Chinów, Chin nie jesteśmy w ogóle żadnym. No. Miron, no oczywiście się odciąłem ze wszystkim. Ja zostaję tylko, panie Mironie, na tym swoim kanale KHT. Ja będę komentował politykę, ale nie chcę uczestniczyć w żadnej tych, przynajmniej nie teraz, nie na razie, a niedługo będę mógł ją komentować, o ile będę mógł w ogóle jeszcze komentować, to może mi się uda skomentować ją inaczej. Także zobaczymy. A, spaliła wielu, ale ich imiona zostały zapomniane, babcia Kurka, tak? Spaliła, no dobrze, ale jakich konkretnie? Imiona zostały zapomniane. No jakich i jakich? To jacy to byli naukowcy, których imiona? Bo na przykład ja pamiętam taki Galileusz, no Leonardo da Vinci przecież, który też był naukowcem, prawda, Kopernik, kto tam jeszcze był, no Lametri na przykład, paru innych, Blaise Pascal, różni inni matematycy i tak dalej, tych innych naukowców, jakoś nie zostali spaleni. No. Marlina, to będzie osada, aha, Marlina, a uważa pani, że tylko takie są wybory? Nie, ja nie będę głosował. Ja nie wiem, na kogo będę głosował jeszcze w polskich wyborach. Trzeba się odjąć, bo będę gadał cały czas. Ja odcinam się od bycia w polityce i bycia z kimś innym. Jeśli będę chciał zrobić własny projekt polityczny, to go zrobię. Ale na razie nie chcę, więc będę gadał o polityce. Ponieważ uważam, że nie można się odciąć od polityki. No, z wami wytrzymuję. O, no, Jack, nie kichaj, Jack kichaj. Nie, ja nie pracuję, mnie to po prostu wisi, panie Fabian, bo czy pan będzie pisał, czy nie. Mogę pana w ogóle zablokować, ale po co? Niech pan żałuje. Póki mnie pan nie przeprosi za tą kanalię. Proste. Matagoras, trzeba odpowiadać, trzeba z ludźmi rozmawiać. Na tym polega.
Też chyba profesor, doktor, no zgadza się. Maklowi, proszę, co obejrzeć spisek prochowy. Ale ja obejrzałem spisek prochowy serial. Tylko co z tego? A pan zrozumiał coś z tego serialu? Chcę powiedzieć, że król, który był, który w spisku prochowym był i to wszystko było zrobione i cały spisek prochowy polegał na zupełnie czym innym. Tam chodziło o ogromne pieniądze i ogromne dobra przede wszystkim, które chciał król przejąć. Proste. Czy nie uważa pan, że sposób rozdawnictwa pieniędzy na kulturę powinien zostać zmodyfikowany? Tworzone są różne rodzaje szpiry, które klienie. Michał Gmitrasiu, przede wszystkim trzeba było stworzyć, jaką kulturę my chcemy i co my chcemy osiągnąć w tej kulturze. Przede wszystkim trzeba stworzyć, proszę państwa, jakiś kanon kultury polskiej, który trzeba będzie promować i na to potrzebne są pieniądze, jeśli chcemy to zrobić. Natomiast później trzeba wyraźnie określić, co państwo chce po prostu i już. A co jest szmirą, co nie, tego nie powiem państwu, bo to wszystko zależy od gustów. Dla mnie jest w tej chwili wiele szmir, które się państwu podobają, a mnie się nie podobają. Znaczy. No właśnie. Ja bym przede wszystkim, jeżeli mógł, to wszystkie rzeczy związane z historią i przedstawieniem historii Polski, prawdziwej historii, tą płagwaną polityką historyczną, bo to jest głównie polityka kulturalna. My mówimy polityka historyczna, ona się realizuje głównie przez przedsięwzięcia kulturalne. Proszę zobaczyć właśnie Niemcy, to kosztują nawet ten teledysk Deutschland, Deutschland, Steiner, notabene radio jest jeszcze gorsze. NDRDF widać wyraźnie, no ale to kosztują miliony, prawda? Pytanie, w pana szeregiem jest zbawieniem czy przekleństwem? Helmut. Nie, to nie jest taka alternatywa zbawieniem czy przekleństwem. Ona nie jest ani zbawieniem, ani przekleństwem. Konfederacja ma szansę pod warunkiem, że no jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, że ograniczy się do takich mądrych wystąpień jak to pierwsze pana Bąkiewicza. Nie już. Elo Harks, ale muszę powiedzieć, że też jest bardzo wielu prawników i historyków, jako oficerów i szefów służb, z tych, których znałem z zachodu i z tych, z którymi się potykałem ze wschodu. Tak jakoś jest, bo jednak historia uczy jednak pewnego dystansu do samych siebie i wtedy łatwiej to robić uczy, no ale to... W Polsce oczywiście, no właśnie. Chiny mają dobrze, mogą sobie. I teraz wracając do tego pytania o Konfederację. To nie jest taka alternatywa. Konfederacja musi sama przetrwać. Mam nadzieję, że po wyjściu, po wyborach tych, których uczestniczy teraz sama, czyli po tym, jak wszyscy sobie wyjadą do Brukseli, z Konfederacji coś jeszcze pozostanie. Ja mam nadzieję, bo Konfederacja jest potrzebna. Tylko po pewnych poprawkach. Ale to ich sprawa, nie moja. Nie jesteśmy takim partnerem, zresztą jesteśmy ważniejsi niż kopalnie Wałkańskiego i tam jest już miliony, bo takie mają prawo. Daro, nie jesteśmy partnerem, jesteśmy po prostu ziemią, z której można rozwinąć dalsze rzeczy dla tych, bo Chińczycy nie zwracają uwagi na rzeczy. Oni poza tym inaczej traktują ludzi. Nie chcielibyście nigdy być tak potraktowani, jak Chińczycy traktują człowieka. A notabene czekam, bo dostanę bardzo ciekawą rzecz na temat biometrii, na temat pewnego systemu chińskiego zakupionego przez Australię. Także to jest bardzo ciekawe. Ja pamiętam, czytałem na ten temat jeszcze w PWPW, bo tam ludzie przychodzili do tego ze swoimi pracami. Co się kamera mi trzęsie? Coś mi się obraz otoczył. Tak, Tomasz 80, spotkałem się z podwójnym. Pytanie, kto ma stworzyć ten kanon kultury polskiej. No i to jest ten problem, proszę państwa. Powiem państwu szczerze, że ja tak się zastanawiałem, warto by jednak znaleźć kogoś, kto by potrafił zrobić ten, kto by to potrafił stworzyć. Nie wiem,
Ja na swoim kanale pokazuję Państwu, co warto czytać, nawet jeśli to nie jest zgodne z moją linią polityczną. Ale co warto czytać? Na tej zasadzie. Ale to ja jestem osobą prywatną i nikt mnie nie słucha. Każda partia powinna mieć ochronę kontrwywiadowczą z natury i kontrwywiad, jeżeli jest prawdziwy kontrwywiad, i duży kontrwywiad, i działający kontrwywiad, powinien, proszę Państwa, ustawowo ochraniać partie polityczne, dlatego że by ustrzec je przed wstawianiem mu różnego rodzaju agentury do środka. No ale... Właśnie. Czy jak wygląda PiS, to będą zmuszać ludzi? Nie, raczej nie będą, no to co powiedzieli. Tu chodzi o uznanie Kościoła. No. Jan Kowalski, nie czytałem, ale to może być. Antypolska, Polska Konfederacja, Warszawa. No zaraz. Ale dlaczego pan tak mówi w ten sposób? Boże kochany, ja o tej konferencji również ją skrytykowałem, ona była niepotrzebna. Ona niepotrzebna. Jeżeli chodzi jednak o Iran, to jest tam inna sprawa. To niestety jest program atomowy chyba. Ja się dziwię, dlaczego tak wszyscy przeciwnicy islamu tak bronią strasznie Iranu, który powiedzmy, że... Wyobraźcie sobie, co będzie, jak się broń atomowa dostanie w ręce tych różnych islamistów. No. Był magister Kot na wizji, drugi magister Kot chodzi, jeden pies śpi. Kizia, co ty chciałaś? Chodź na wizję. Nie, Bolesław Bieliński, tego w ogóle nie rozumiem. Ja w ogóle nie rozumiem pewnych rzeczy związanych z Rosją, tylko że, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że tak jak z tym 447 PiS nie potrafi sobie poradzić. Mimo 4 lat rządzenia nie potrafi sobie absolutnie poradzić z tymi minami z opóźnionym zapłonem zastawionymi na nich. Szuka wrogów tam, gdzie wrogów nie ma, niech poszuka wewnątrz, to raz. Po drugie, PiS wykonuje umowy, które powinien zerwać, moim zdaniem. Trzeba było być otwartym już. W Warszawie nie robi się wcale ciemniej. Panie Bogoliku, całe PO, agentura... A proszę, pan Bogoliku, a skąd pan wie, że to agentura niemiecka? Wszyscy są agentami? Wszyscy? I w PiSie, i w tym? To w takim razie, a dlaczego pan uważa, że w Konfederacji nie ma? Czyli zamienia się pan w to, co złego w Gazecie Polskiej było i co złego powiedział pan Sakiewicz. Bo ja nie oskarżam, nigdy nie oskarżyłem nikogo z Konfederacji o agenturalność. Mówiłem o naiwności w podejściu do Rosjan, ale to nie znaczy, że agenturalność. Nie możecie mi państwo tego zarzucić. I to było świństwo, zarzucanie im agenturalności. Świństwo po prostu. Natomiast, Polish Warrior, jeśli pan mówi kwantyfikatorem wielkim PO agentura niemiecka, PiS żydowska agentura, to w takim razie czyją agenturą jest Konfederacja? Bo to oznacza, że z tej klasy politycznej, a bardzo duża część tej Konfederacji, prawie wszyscy pochodzą z tej klasy politycznej, tej, która tu jest od wielu lat. Musi być część, prawda, według pana rozumowania, więc proszę mi odpowiedzieć. No. Daro, Pakistan jest cały w rękach amerykańskich i obok ma India, a Iran nie ma. Polish Warrior, PiS na to nie reaguje. To jest kwestia polityki, jaką oni prowadzą. Ja to krytykowałem. Jest pierwszy, skrytykowałem pana Kaca, ale nie tylko ja, bo również środowiska żydowskie niektóre skrytykowały tego całego ministra. O, jest magister Kot. To nie magister Kot, tylko to jest pani profesor Kizia, która coś chce. O Jezus, co ty chcesz, Kizia? No. Co ty chcesz, Kizia? Właśnie, stół i jedz sobie tu już. I przestań mi tu miauczeć. Miauczka jedna. Dobrze, proszę pani. No, zaraz. Kiedy siła miłość siły, wtedy świat pozna pokój. Katarzyna Bejska. Może, a dlaczego pani się pytała, kiedy ja panią wyrzucę? Może pani mi odpowie. Jakoś dotąd pani nie powiedziała takiego. Agentura Polska. Jeszcze nie byli w rządzie, znaczy po owocach. Polish Warrior. Ale to nie wszyscy byli w rządzie. No, Kukiz też nie był w rządzie. Inni też nie byli do końca w rządzie. Mam proste pytanie. Niech pan mi powie. Czyją agentura? Agentura Polska, tak? No dobrze. A może niczyja agentura? Może po prostu pewien rodzaj nieumiejętność prowadzenia polityki w wypadku PO, no.
Bartoszkawa, tego też nie wiem. Tego też nie wiem na to pytanie, powiem panu. Ja nie wiem, natomiast o wypowiedź pana Sakiewicza na temat Konfederacji i to, te ataki na Konfederację są dla mnie bez sensu. One są przeciwskuteczne. I to nie jest tak. Ja też nie popieram Konfederacji. Powiedziałem wyraźnie, że ja nie popieram nikogo w ogóle w tym momencie i już. Bazyl Morza, kto nam każe wojować? Na razie nigdzie nie wojujemy. Czy wystąpił przeciwko Iranowi? Nie wiem, ja bym na miejscu rządu, to ja już powiedziałem, się w ogóle nie wtrącał w te sprawy, chociaż tutaj jednak pewne rzeczy, które Amerykanie już wiedzą. Tu generalnie chodzi właśnie o inwestycje, bardzo duże inwestycje w Iran, które zresztą i w ich rozwój, ich przemysłu atomowego. No zresztą to widać wyraźnie po Korei Północnej, no co się dzieje. Czytałem Słupy Ognia, ale proszę pana, jest taka sprawa pod tytułem Atom, ona jest w IPN-ie, to jest sprawa obiektowa z lat 60. jeszcze na, to nie jest uniwersytet, tylko jak to się tam nazywało, nie pamiętam, ale to jest Wydział Fizyki Jądrowej w Olsztynie, to jest sprawa obiektowa kontrwywiadu. Z tej sprawy wynika, że my, podpuszczeni przez Ruskich, pomagaliśmy Pakistańczykom na początku lat 60., 70., o tym kiedyś mówiłem, pomagaliśmy Pakistańczykom zbudować bombę atomową. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. I to jest w tej sprawie i nikt do tego nie zajrzał. Nie lepiej głosować na SLD? Na jakie SLD? A co to jest SLD? Nigdy w życiu nie zagłosuję na żadne SLD. Po prostu. Może Sakiewicz liczy na jakiś order Ukraińców, Bartoszkawa? Nie wiem, może, ja zupełnie tego nie rozumiem. Nie rozumiem, ja powiedziałem, dlatego się wyłączyłem, bo to zaczyna być coraz śmieszniejsze. Agenturą jest polska racja stanu. Odpowiedź na to pytanie daje możliwość otwarcia nowej drogi do przyszłości. Oczywiście, że jedynym agentem może być agentem polskiej racji stanu. I już. Krzysztof K. nie pisz na temat, co my tu mamy. Takie same informacje jak na temat broni chemicznej w Iraku. Wiarygodność USA po wojnie w Iraku jest aż tak wielka. The Clouder. Nie, to są informacje rzeczywiste. Zresztą jeżeli chodzi o Irak, to Amerykanie popełnili lekki błąd, ale to byli nerwowi, nie lekki. No tak, lekki mówię w cudzysłowie oczywiście, proszę Państwa, lekki, nie? To trochę, ale oni generalnie to musiała być dość ciekawa akcja w ogóle, że chciałbym poznać kiedyś kulisy takiej operacji całej wywiadowczej, która skierowała Amerykanów z Europy, uwagę, z Europy, właśnie z Niemiec, głównie i Rosji, bo tam się zmieniły kierunki wówczas. Niesamowite i kosztem tych kierunków na Bliski Wschód i na kraje arabskie. No, i tu popełnili błąd. Zresztą oni sami już się do tego przyznają. I był taki, ja pamiętam, był kiedyś u pana człowiek załogi saperskiej, był taki temat, że taki podziw przechodzą się o polskich lasach. Nie, atomowe nie, no Jezus, panie Malin, no tak, atomowe też. Rosjanie zostawili całą masę bomb atomowych, pogubili po drodze. No. Poza tym jest jedno pytanie, które mnie zawsze śmieszy w tym momencie. To znaczy, dlaczego my zawsze chcemy wchodzić w jakie, mieć natychmiast, bo tak, jeżeli ja pytam, jak nie USA, to kto, to zaraz jest jakieś tutaj Trójmorza, Ziemię Morze i tak dalej. A czy my nie możemy spróbować, żeby stworzyć sobie sami taką silną pozycję, żeby oni wszyscy do nas przychodzili? Po prostu. Czy w polskich służbach są jacyś etniczni? Co to znaczy etniczni Polacy? Myśliciel? Ja nie wiem. Ja nie wiem, kto jest w polskich służbach teraz. Ja w nich nie jestem. I bardzo dobrze. Czy pana zdaniem układy z Francją i Anglią były racjonalne zdając historię, to pewnie trzeba się uczyć, a może jednak warto było zagrać i czekać na rozwój wypadków i na przykład odwrócić sojusz? Tomasz 80. To jest kwestia właśnie opcji niemieckiej. Czy były możliwe? Być może do czasów Piłsudskiego, wcześniej tak. Tylko czym by to się skończyło? Nie wiem, na pewno one już nie były możliwe po roku 1938, moim skromnym zdaniem, a już na pewno nie były możliwe, to jest błąd opcji niemieckiej po pierwszych dniach wojny, w którym
już zaczęto wprowadzać eliminację ludności polskiej, polskiej inteligencji. Musimy odzyskać Lwów. Jak to zrobić, Białoczerwony? A po co nam Lwów? Dlaczego wyszedł pan ze studia Uroli? Bo mi się zimno zrobiło, Daniel Cyk. Nie, a tak poważnie, bo nie odpowiadają mi ludzie, którzy tam czatują i moderatorzy. Mam prawo. Mam prawo. Właśnie, piloci z Arabii Saudyjskiej nas obronią. Jacy piloci? Hello, Harks. Tak, oglądałem, ale to... Ruscy nigdy nam nic nie obiecywali. Przyszli i nas mordowali. Amerykanie i Anglicy byli sojusznikami. Co? Strzelali nas wiele razy. Zaraz, Daro, zaraz, zaraz, zaraz. Z tymi Amerykanami dajcie spokój. W końcu. No, po 1939 roku wszystko się zmieniło. Poza tym tak naprawdę to Amerykanie nic nie wiedzieli o Europie. Absolutnie nic nie wiedzieli po Europie. Dopiero później się nauczyli. Jak weszli do Europy. Oni weszli w wyniku 1945 roku. Ja nie powiedziałem, że trzeba się obrać. Trzeba ten sojusz wykorzystać w naszej obronie. Po prostu. No. Gdyby Piłsudski żył, to byśmy szli na Moskwę z Hitlerem. Wątpię. Gdybyśmy szli na Moskwę akurat z Hitlerem. Wówczas Hitler był w wówczas był... To jest chyba niemożliwe, bo Hitler by się nie zmienił jednak. Hitler musiałby zrezygnować z idei pod tytułem Wolkiś i z całego tego swojego... tej germańskości całej. Tak, panie Bieliński, w latach 80. były polskie również budowy broni jądrowej lub wodorowej. Były prace nad bronią, oczywiście, że tak, ale wtedy obowiązywała doktryna MAT i Rosjanie i Amerykanie dogadali się o tych parytetach broni, było względnie bezpiecznie. Natomiast oczywiście uczestniczyliśmy w tych projektach. Będzie Fort Trump, to ludzie będą bezpieczni. I o ile będzie. Biało-czerwony, czy istniało naprawdę coś jako żydokomuna? Właśnie na tym polega pewien problem, proszę Państwa. Jakby to Państwu powiedzieć? Chodzi o to, że też w jednym tym naczytałem, zobaczyłem pewien błąd, bo mordercy z UB i ci mordercy tutaj, ci bandyci wszyscy, oni byli oprócz tego narzuceni tutaj obywatele rosyjscy narodowości żydowskiej. I oni nie mordowali Polaków dlatego, że byli narodowości żydowskiej, bo tam byli również nie tylko Żydzi, ale było trochę Rosjan, ale dlatego, że byli komunistami i stalinowcami. To jest pewien powód, to jest pewien problem. Czy istniała żydokomuna? Tak to zaczęto określać, ale to pojęcie żydokomuny jest również pojęciem, które przyszło do nas ze wschodu. Przykro mi. Jak na razie dobrze, Krzysztof K. W ogóle nam nie idzie wykorzystywanie tego sojuszu. Daro, panie Piotrze, 44, a nie ginęli ich obywatele w 14 i 18? Zaraz, czyli obywatele, bo się już pogubiłem, Amerykanów? Ale to nie, Amerykanie weszli do wojny na sam koniec I wojny światowej przecież. Przecież tam była ta ustawa, tam była ta isolation przecież, izolacyjna, no. Czy jest możliwe, że znajdzie się ktoś, kto wzniesie się ponad podziałami i znajdzie po co do rodzia, co mogło być, ale nie, wątpię, nie teraz. Najpierw musi stać się coś w Polsce takiego, żeby wszyscy zrozumieli, po co im państwo. No. Tomasz 80, są naszymi sojusznikami, zaraz, to sojusznik to nie oznacza, są tylko sojusznikami, tak się to mówi, aż sojusznikami, natomiast kwestia, że jak byśmy to negocjowali. No. Oto Bergie, pan przełożony, pan powiedział, że państwa arabskie służby są bardzo niezależne. W tym świecie się uważa, że broń jądrowa to jest poza jakikolwiek kontrolą Zachodu. Oto Bergie, nie, ona jest zawsze pod Zachodem, bo będzie pod kontrolą nie tylko Zachodu, ale jest jeszcze Indii obok. One są niezależne do pewnego momentu i Makowski miał o tyle rację. Do pewnego momentu są niezależne. No.
Malinda, nie, ja nie wiem, że Będzierzycki był Polak. Ja pani powiem również więcej, że jeden z ten, który właściwie stworzył wywiad i operacje specjalne, ochrany i nowoczesne, był też Polak. Nazywał się Piotr Raczkowski. Tak pan uważa, że Polak, który był w UB, nigdy by nie podniósł ręki na drugiego człowieka? Wolałby zginąć niż zabić człowieka? Odpała różnica. Panie Krzysztofie K., proszę mi wybaczyć, ale są tacy Polacy, którzy potrafili to zrobić. A Piotrowski, który zabił Popiełuszkę, a tamci, którzy zabili Popiełuszkę i innych księży, to też byli. To byli Polacy, a nie Żydzi. O co chodzi? Więc tych pan właśnie. Wiolet, Dzierżyński nie był Polakiem? Był. Lutek 9. Czy były? Nie, takich planów nie było, nie mogły być nawet ze względu na umowy pomiędzy, najpierw pomiędzy USA a Rosją, a Związkiem Radzieckim wtedy, a potem ze względu na, umowy pomiędzy Układem Warszawskim a NATO. One zresztą dotąd obowiązują. Wokalista, oczywiście, Amerykanie weszli do Europy i poznali, oni nawet nie wiedzieli, ja zresztą przypuszczam, że ten cały Roosevelt, to nawet nie wiedział, gdzie ta Polska leży, tak na dobrą sprawę. Właśnie. Paweł Bara, panie Piotrze, gdyby Francja wywiązała się w 1939 roku, to zrobiliśmy Niemców, Stalin pewnie wtedy nie zadawał się za II wojny, bo nie było. Oczywiście, że tak. Stalin zresztą czekał. Ej, ty, małpo. Dobrze, proszę państwa, ja kończę. Naprawdę jestem trochę już zmęczony. Piszę Holuba drugiego, więc tam trochę dałem znowu. Było. To było. Ale przepraszam, nie rozumiem bardzo, bo to Piotrowski zrobił dobrze. A kto był? Ale kto był tutaj tym? On zrobił wrogę, ale kto był mordercą? Ej, zostawić kota, bo mi tu kota zaczyna podrzucać. Także, proszę państwa, skończymy na dzisiaj. Dziękuję. Nie wiem, czy jutro będzie. Ja piszę tam teraz, napisałem o BPM-ie, także zobaczymy. Ja wiem, skąd byli, ale byli Polakami takimi samymi. No, to dobrze wiem, skąd byli. No. Właśnie. Także nie musi pan mi mówić. Także dobrze. Także dziękuję państwu. Dobranoc, do jutra. Sorry, że tak dzisiaj trochę też rwanie, ale chciałem powiedzieć, co powiedziałem. Mam nadzieję, że jutro jeszcze zobaczymy. Że jeszcze jutro się zobaczymy i coś tam jeszcze pogadamy. Może jutro pogadamy coś o literaturze, o muzyce. Może, zobaczymy. Piszę Holuba 2. Dałem nowy fragment, tam będzie trochę takich fragmentów. Teraz było o BPM-ie, taki trochę wykład, jak co to jest BPM i jak to się robi, łącznie z tym. I teraz muszę zrobić dość trudny rozdział. Znaczy, został mi dość trudny fragment do napisania. Dobra. Ja dlaczego jestem inny niż zawsze, panie Krzysztofie K? Jaki jest cel tej pańskiej wyrodności? Proszę państwa, czy wszystko musi być celem, a nie może pan powiedzieć, że taki po prostu jestem? Dlaczego pan, panie Bartoszu, uważa, że wszystko jest podtekst? Po co on to robi? Dla kogo on pracuje? Co on chce osiągnąć? No. No, przepraszam, panie Bartoszu, ale tak to oddaje się. Czy my w końcu, ja też czasami wpadam w tym, że ktoś mi coś chce pomóc, czy coś, a ja mówię, jaki on ma w tym interes? Co on chce osiągnąć? I wpadam w kanał. Po prostu. Może dlatego, że jestem Polakiem i warto coś powiedzieć. Artur Kaczyński, dobra, ale całej ekipie, czyli ja i cztery zwierzaki. No, znaczy ich to było czterech pancernych i pies, a tutaj jest stary pierdzielony esbek i cztery, dwa koty i dwa psy. No, fajnie, wesołe. Trzeba mieć dystans do siebie. Ktoś jeszcze coś pyta, muszę przelecieć. No. Kata, dobrze, na koniec puszczę kata. Dobrze, pani wokalista pisze, czy pan wokalista pisze, napisze maila tam do mnie. Dobra, na koniec puszczam jeszcze kata. To też a propos dzisiejszego, no. Jakiego kata? Wybrańcy katów jeszcze puścić raz? Czy mordercę? A, wybrańcy katów. Ej, bo mi pies przewraca ten.
Odejdź pies. Dobra. To piszemy, to opuszczamy morderce. O, leci. Zydwojrta. Najsmarkone. Tak zło. Adwar. Jestem z jedynej słusznej partii, tej, która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust. Bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust. Bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Zamieniam wodę w stanie wino i patrzę, jak atrament lśni. Panią Żurawskiem, Sanę Kołątę chyba była nawet ambasadorem Finlandii. Więc patrzcie, jak wam światy burzę piórem zmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze z piórem zmoczonym waszej krwi. Pozwalam wrócić wam do jaskini, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni to jest właśnie to, co zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię zło. A wy wpatrzeni i o tym jest ta piosenka. Zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię zło. Patriotyzm, demokracja, Polska, prawda,
Bóg. Katarzyna Balińska, nie miałem racji? Miałem. Proszę Państwa, Łukasz Kujawa. Panie pułkowniku, napomnę kiedyś o fundacji, którą Pan zarejestrowali, w związku z tym miałby wydać Pan mi podręcznik AGT. Moje pytanie w tym temacie, czy przymierzy się Pan do pisania? Panie Łukaszu, tak, napiszę to. Jeżeli chodzi o tą fundację, to ta rejestracja, zostałem oskarżony i podany do prokuratury jako dowód, że przez tą fundację ukrywam pieniądze, ukrywam majątek i zarabiam masę pieniędzy, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ fundacja nie została, nawet nie ma KRS-u i nawet nie ma jeszcze konta żadnego. I nie jest możliwe. To miała być fundacja, która będzie fundacją dobra publicznego i darmowa. Ale niestety w Polsce jest to niemożliwe, ponieważ natychmiast znajdą się ludzie, którzy oskarżą o przestępstwa. A ja już mam dosyć wszystkich tych. Natomiast bez względu na to, co będzie, to ten podręcznik AHT powstanie, najwyżej będzie dostępny w e-booku, tylko wyłącznie w e-booku. Jeżeli nie będzie wydany, to ten podręcznik AHT powstanie. Ja Państwu napiszę ten podręcznik AHT po prostu, tak jak powiedziałem, ale chcę skończyć Choluba 2 najpierw. A może zresztą równolegle będę pisał. To wszystko zależy od tego, czy ja w ogóle będę jeszcze cokolwiek pisał i cokolwiek nadawał. Właśnie. I na tą odpowiedź, Panie Łukaszu. Dobrze? Dobra odpowiedź i już. To znaczy, Pani Katarzyno, miałem rację, czy nie miałem racji? No właśnie. Proszę z nimi porozmawiać. Ale z kim mam porozmawiać, bo nie wiem. India i Pakistan to samo. No mniej więcej to samo, ja też ich znam. Dobra. Dobra, proszę Państwa. No to fajnie. Matagoras, jeżeli chodzi o kata, to ja tego kata, jak skończymy, to my zrobimy z tego. I już. No. No. A, czyli nie mam racji, Pani Katarzyna. Dobrze. Cieszę się. Dobra. Dziękuję Państwu. Dobranoc, no i do jutra, ile jutro dla Was pewnie nadejdzie, a dla mnie licho wie. Dobra, na razie. Cześć.